O piątku na kortach warszawskiej Legii mówiliśmy jako o dniu tenisowych maratonów, natomiast sobota była takimi bardzo szybkimi pojedynkami usłana. Dwa półfinały singla i finał gry podwójnej. Trzy mecze tutaj rozegrano. Jeżeli byśmy zsumowali ich czas, wyszłoby nam delikatnie coś powyżej 3 godzin. Na początku o godzinie 11 wyszły na kort centralny Anastazja Komardina, Rosjanka, i Chinka Yue Yuan, rozstawiona tutaj z wysokim numerem. No, rewelacja turnieju i zaskakująca, przynajmniej dla mnie, uczestniczka półfinału. Było strasznie jednostronnie, było bardzo boleśnie i było bardzo szybko, zgodnie z tym, czego się spodziewaliśmy. 6-1 i 6-1, 57 minut gry. No, Chinka nawet przez moment nie zaprezentowała tego, co pokazywała w drodze do tego półfinału. Starała się grać mocno, bardzo dużo popełniała błędów, nie miała takiego planu B. Zresztą jest tu kilka takich tenisistek, które stawiają na siłę, a gdy nie idzie, to mają problemy z tym, żeby zaprezentować coś innego. Wyłoniliśmy pierwszą finalistkę. Po krótkiej przerwie o godzinie 13 wyszły na korty Maja Chwalińska i Wiktoria Kan. Dużo mówiło się tutaj o tym meczu, bo Wiktoria Kan miała być zawodniczką, która nie gra tak mocno jak poprzednia rywalka Mai, ale też ma dobrą rękę. Poniekąd się to sprawdziło, szczególnie na początku. Wiktoria grała skutecznie, tak czyściutko trafiała piłkę. Też prezentuje Rosjanka urodzona w Uzbekistanie tenis bardzo ładny dla oka, a te dźwięki, które wydają struny rakiety, naprawdę są przyjemne do odsłuchiwania. Natomiast w tenisa na tym poziomie gra się po to, żeby wygrywać punkty, gemy i mecze. No, od tego trzeba przyznać, dzisiaj Rosjanka była bardzo, bardzo daleko. Nieco ponad godzinę grały. W końcówce już Maja była tak swobodna i tak w zasadzie zawiązywała Rosjance nogi na supełek, że Wiktoria Kan uśmiechała się, sugerując swoją bezradność. To nie była żadna ironia, tylko to było takie uznanie klasy przeciwniczki i miło sobie pod siatką później podziękowały. Po prostu na tle Mai Wiktoria Kan była dzisiaj tenisistką o wiele, wiele słabszą. W finale debla, na który czekaliśmy, też mamy polski sukces. No to było oczywiste, bo 3 Polki, 1 Norweszka, więc no jasne było, że co najmniej jedna Polka ten tytuł zdobędzie. No i jednego zdobyła. Maja Chwalińska w parze z Ulrike Eikeri. To chyba był ich drugi wspólny turniej, drugi wygrany. Największy, bo Ulrike Eikeri 22 tytuły już ma w kolekcji deblowej na poziomie ITF-owskich imprez, natomiast to dopiero druga 60 przez nią wygrał, na drugi tak duży turniej. Były dziś lepsze od Martyny Kubki i Weroniki Falkowskiej, które też bardzo, bardzo udany tydzień zaliczyły. Przecież broniły piłek meczowych w pierwszej rundzie, ale dziś w dwóch setach uległy Polce i Norweszce. My oczywiście zgodnie z naszą lotosową tradycją rozmawialiśmy z mistrzyniami po meczu. Mistrzynie gry podwójnej w Warszawie, Maja Chwalińska i Ulrike Eikeri. Maja, jeżeli chodzi o rangę turnieju, no to na razie taki wyróżniający się wynik, bo wygrać 60 w deblu to już fajny sukces, tym bardziej bez straty seta. No tak, wcześniej wygrałam chyba 4 bodajże 25 i, albo nie, 3 25, 1 15. Tak. Byłam raz w finale 60, więc to jest taki mój pierwszy większy troszeczkę tytuł i bardzo się z niego cieszę, szczególnie, że mogę grać z Ulrike, bo naprawdę fajnie się dogadujemy. Jest naprawdę świetną osobą, świetną partnerką i mam nadzieję, że będziemy miały jeszcze wiele okazji, żeby grać razem. Ulrike, it's not the first time that you play each other in one pair. Why do you like so much playing with Maja? Well, it's been so nice playing together, you know. I think we haven't lost a match yet, so it's been going really good. You know, we enjoy playing together. She's a really nice girl on and off the court, and she always positive, always fighting and doing her best. So yeah, I just really enjoy playing with her.
Potok takich dobrych emocji od Ulrike Eikery dla Maji. Chyba jeszcze razem nie przegrały meczu i Maja jest bardzo pozytywną osobą i Norweżce się bardzo dobrze z nią wgra w parze. And what will you tell about the whole tournament? It was $60,000 in prize money. How do you like the area, the courts? Maybe you visited some places in Warsaw? Yeah, this arena is amazing. It's a very nice facility. Hopefully, I really hope I can come back next year if you have the tournament. And court's been good, and people are so friendly. And yeah, it's been a very good week. Dobre korty, dobry tydzień, wszystko świetne. No tak zazwyczaj bywa, jak ktoś wygrywa turniej, że wszystko odpowiada. Maja, czy wasza współpraca, powiedzmy, się jakoś rozwinie? Bo ty pewnie będziesz stawiała na singla, natomiast no, pewnie ta seria, którą już rozpoczęłyście i kontynuujecie, będzie jakoś może jeszcze, znaczy będziecie próbowały ją poprawić? Na pewno, jeżeli będziemy grały w tych samych turniejach i jeżeli, nie wiem, zdrowie na pewno, jeżeli wszystko zależy od zdrowia, więc jeżeli zdrowie pozwoli i będziemy czuły się obydwie na siłach, na pewno będziemy chciały jeszcze ze sobą zagrać, już nawet powiedziałyśmy sobie to, więc na pewno, jeżeli zdarzy się okazja, to tak. Tomorrow we have a singles final here, Chwalińska versus Komardina. Who are you cheering for? Well, I have to say my doubles partner, Maja, yeah. I wish her all the best, she's playing amazing. Okay, we wish the best for her, yes. Too. So, okay, good luck, Maja. Dziękujemy bardzo, mistrzynie debla. Maja Chwalińska kontynuuje zwycięską serię, natomiast może ta seria jeszcze się przedłużyć. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na trybuny Kortu Centralnego przy ulicy Myśliwieckiej 4A. Wstęp bezpłatny, ten niedzielny finał Mai z Anastazją Komardiną będzie rozgrywany o godzinie 11. Dzisiaj tu było około 300 osób, może nawet więcej. Fajna atmosfera, duża pomoc dla naszej rodaczki, więc zapraszam serdecznie w imieniu wszystkich, którzy tutaj co najmniej raz w tym tygodniu byli na korty warszawskiej Legii w niedzielę o godzinie 11:00.